W tym filmie chcę Ci opowiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze o dioptriach, w których wyrażamy to. Czy soczewka jest mocna lub słaba? Dużo dioptrii to mocna soczewka, mocno skupiająca lub rozpraszająca, a mało dioptrii to słaba soczewka, która słabo rozprasza lub skupia światło, ale o tym za chwilę. Oprócz tego o aberracjach, czyli o niedoskonałościach obrazu powstającego przy przejściu światła przez sferyczną soczewkę, i na koniec o naszym wspaniałym ludzkim oku i o tym, w jaki sposób. Szkła korekcyjne pomagają nam widzieć lepiej, jeśli nasze oko sobie nie radzi. Tak z punktu widzenia optyki geometrycznej i tego, co było powiedziane we wszystkich filmach z naszej dużej serii, właśnie o optyce geometrycznej. Ten film jest takim podsumowaniem, zamknięciem tego długiego cyklu filmów, ale równie dobrze można go oglądać zupełnie nie, niezależnie, a nawet potraktować go jako zachętę do obejrzenia całego cyklu dotyczącego optyki geometrycznej. Dobrze, zacznijmy. Narysowałam sobie tutaj schematy dwóch zestawów soczewek. Dwie soczewki skupiające tutaj po lewej stronie i dwie soczewki rozpraszające. Skoncentrujmy się na razie na tych soczewkach skupiających po lewej i spójrz, jedna z nich ma krótszą, a druga ma dłuższą ogniskową. I można się teraz zastanawiać, która z nich jest w takim potocznym rozumieniu mocniejsza, czy też Bardziej precyzyjnie, która z nich ma większy wpływ na promienie światła, które na nią padają. Tak, tutaj mamy ogniskową F1, tutaj F2. O co wiemy, to że F1 jest mniejsze niż F2. Są to soczewki skupiające, więc obydwie ogniskowe są dodatnie zgodnie z naszą umową. No i teraz właśnie, która z soczewek jest mocniejsza? Zobaczmy, co one, co każda z nich robi z. Wiązką promieni równoległych, które na nią padają. Co się teraz z nimi dzieje? No w przypadku tej soczewki o krótszej ogniskowej wygląda to tak, a w, a w przypadku soczewki o dłuższej ogniskowej wygląda to tak. I te promienie zaginają się zdecydowanie mocniej niż, niż tu. Gdyby ten punkt się znajdował, to ognisko znajdowało się jeszcze dalej, na przykład gdzieś tutaj. No to wtedy zaobserwowalibyśmy, że te promienie bardzo mało zmieniają swoją trajektorię w porównaniu z tym, jak biegły tutaj przed soczewką, i stąd możemy wywnioskować, że dobrą, taką miarą mocy soczewki jest nie sama długość ogniskowa, ale jej odwrotność. I faktycznie jeśli ogniskowa jest krótka, to wtedy soczewka mocno załamuje promienie świetlne, a jeśli ogniskowa jest długa, to wtedy promienie są załamywane słabiej. I taką wielkość, właśnie, odwrotność długości ogniskowej, charakteryzującą soczewkę, wyrażamy w tak zwanych dioptriach. Co prawda są to po prostu metry do potęgi minus pierwszej, ale w tym kontekście soczewek właśnie nazywamy tę jednostkę dioptrią. I przykładowo. Jeśli mamy soczewkę o zdolności skupiającej równej 10 dioptriom oznacza to, że tyle wynosi odwrotność długości ogniskowej wyrażonej w metrach, a wobec tego ogniskowa takiej soczewki w metrach właśnie wyrażona to jest 1 podzielone przez 10, no czyli po prostu 1 dziesiąta metra. Jeśli na przykład nosisz okulary i wiesz ile dioptrii masz w każdym ze szkieł, no to również możesz wtedy sobie określić na podstawie tej prostej zależności jaka jest, ogniskowa w tym przypadku. No dobrze, to samo możemy zrobić dla soczewek rozpraszających. Przypomnę ci, że w przypadku soczewek rozpraszających mieliśmy taką umowę, że ogniskowa soczewki rozpraszającej jest w definicji ujemna, czyli mamy o takie relacje między ogniskowymi. I teraz zobaczmy co się dzieje, kiedy padają promienie równoległe na każdą z soczewek. Soczewka rozpraszająca, jak być może pamiętasz, działa w ten sposób, że promienie Równoległe, padające na, na tę soczewkę, załamują się tak, jakby wychodziły tutaj z ogniska. O, tak to się dzieje w przypadku tej soczewki. Natomiast w przypadku tej drugiej, promienie rozproszą się o w ten sposób. I znowu widzimy, że tam, gdzie ta ogniskowa jest krótsza, jest ujemna, ale ma mniejszą wartość bezwzględną. Tam, gdzie ognisko znajduje się po prostu bliżej naszej soczewki. Promienie załamują się zdecydowanie mocniej, mocniej się rozpraszają niż w przypadku, gdy ta ogniskowa jest dłuższa. Gdyby była bardzo, bardzo, bardzo długa, gdyby ten punkt się znajdował, ognisko się znajdowało bardzo daleko, to te promienie by się rozproszyły tylko nieznacznie. I również w przypadku ujemnej długości ogniskowej możemy wyrazić, jak bardzo soczewka rozpraszająca rozpraszam, również w dioptriach, żem znak wtedy będzie ujemny. Tak, tak jak tutaj w przypadku soczewek skupiających te wielkości były dodatnie. Tak tutaj w przypadku soczewek rozpraszających relacja będzie o taka, przy czym im bardziej soczewka jest rozpraszająca, tym większa jest ta wartość bezwzględna. Więc przykładowo ja w swoich okularach mam jedną soczewkę korekcyjną o zdolności skupiającej równej minus 5 dioptrii. Tak, to jest fakt, dosyć słabo widzę. W drugim oku mam nieco słabszą soczewkę o zdolności skupiającej równej minus 4,25 dioptrii. Można dość łatwo obliczyć, że te minus 5 dioptrii odpowiada długości ogniskowej minus, równej minus 1,5 metra, czyli minus 0,2 metra. No i w przypadku tych 4,25% podobnie, można to policzyć. I teraz moglibyśmy w zasadzie bardzo gładko już przejść do ludzkiego oka i do tego, jak szkła korekcyjne pomagają, ale jeszcze chcę krótko powiedzieć o aberracjach, ponieważ tutaj mówiąc, że promienie równoległe skupiają się w ognisku lub też w przypadku soczewki rozpraszającej wychodzą tak pozornie z ogniska, troszeczkę uprościłam sprawę, to znaczy jest to pewne przybliżenie. Jest to prawda. Dla promieni biegnących tutaj blisko osi optycznej, natomiast dla tych, które padają na soczewkę tutaj znacznie dalej od osi optycznej, to już promień nie będzie biegł tak, tylko załamie się znacznie mocniej. Więc jeśli gdzieś tutaj byśmy chcieli postawić ekran, żeby zobaczyć obraz jakiegoś obiektu, no to wtedy ten obraz byłby rozmazany, ponieważ niektóre promienie tutaj te blisko osi optycznej, blisko to znaczy w takim zakresie, w którym, jeśli bardziej tak od matematycznej strony Cię to interesuje, w takim zakresie, w którym, w którym te wszystkie kąty tutaj są tak małe, że sinus kąta jest w dobrym przybliżeniu równy samemu kątowi, czyli dla kątów malutkich, tak będzie faktycznie, natomiast im te kąty stają się większe, kąty powiedzmy te, pod którymi się załamują promienie, stają się na tyle duże, że to, za, to przybliżenie się załamuje, wówczas również załamuje się to przybliżenie, które twierdzi, że wszystkie promienie się schodzą w jednym, w jednym punkcie. Im dalej jesteśmy od, tej, od tego przybliżenia, tym również dalej ten punkt skupienia będzie od tego ogniska, które faktycznie jest dobrym przybliżeniem tylko dla tych. Promieni tu blisko osi optycznej. To również jest powód, dla którego się mówi o cienkich soczewkach, ponieważ gdy soczewka jest cienka, to odpowiada również tym małym kątom to, że, że promienie nie schodzą się dokładnie w tym punkcie w, w ognisku, tylko w pewnej odległości od niego. Nazywamy aberracją. Jest to aberracja sferyczna, ponieważ taki efekt. Ma miejsce, kiedy powierzchnia soczewki jest sferyczna, właśnie. Można zaprojektować soczewkę o takim kształcie, żeby ta aberracja nie występowała, natomiast dla soczewek sferycznych ma miejsce tego typu aberracja. Wygląda ona właśnie tak. Innym rodzajem aberracji jest tak zwana aberracja chromatyczna, czyli być może już się domyślasz, że mająca jakiś związek z kolorem. Jeśli znany ci jest odcinek o i tym, jak światło białe się rozszczepia na poszczególne barwy, o relacji dyspersyjnej, czyli o tym, że współczynnik załamania np. szkła czy innego materiału jest zależny od tego, jaka jest długość fali, czy też na nasze potrzeby w tym momencie, jaka barwa jest światła padającego na materiał. No możesz pamiętać, że światło czerwone będzie w szkle, czy też w innym materiale. Z którego zbudowana jest soczewka, załamywać się słabiej niż światło żółte, a światło na przykład fioletowe, będzie się załamywać mocniej. I tego typu aberracja również będzie widoczna, gdy będziemy chcieli zobaczyć obraz obiektu na przykład na ekranie. I te dwie aberracje, sferyczną i chromatyczną, zazwyczaj specjaliści biorą pod uwagę, tworząc soczewki do różnych ultraprecyzyjnych urządzeń optycznych, ale jednym z najbardziej. Precyzyjnych urządzeń optycznych, jakie istnieją, jest nasze ludzkie oko. Schematycznie wygląda ono tak, ale przerysujmy sobie z niego tak naprawdę główne, najważniejsze elementy, które nas interesują z punktu widzenia optyki geometrycznej. Więc tutaj na samym przedzie mamy. Rogówkę, czyli taką pierwszą soczewkę, bardzo mocno skupiającą, natomiast w środku, o tutaj mamy właściwą soczewkę oka, i ona, chociaż ma nie aż tak wielką zdolność skupiającą, to ma możliwość zmiany swojej ogniskowej, dostosowywania się do, do aktualnych potrzeb. Tutaj znajdują się specjalne mięśnie, które kurczą się bądź rozluźniają, i w ten sposób Regulują ogniskową tej soczewki, a to wszystko po to, żeby światło od jakiegoś interesującego przedmiotu, który oglądamy, skupiało się idealnie tutaj na naszej siatkówce w okolicy plamki żółtej. Najlepiej, żeby dzięki temu nasz mózg następnie, za pośrednictwem nerwu wzrokowego, mógł otrzymać te informacje i żebyśmy mogli zobaczyć ładny, ostry obraz. Więc zasadniczo, kiedy widzimy coś dobrze, no to będzie tak, że promienie będą się skupiały w ognisku w taki sposób, że każdy tutaj z tych punktów tego obiektu zostanie zobrazowany. Przy czym, o czym warto pamiętać jeszcze, ponieważ obie soczewki, które się znajdują w oku, są skupiające, no to obraz rzeczywisty, który powstanie na naszym wewnętrznym ocznym ekranie, czyli na siatkówce, będzie obrazem odwróconym, czyli będzie wyglądał o tak i dopiero nasz mózg przetwarzając te dane razem z danymi, które mamy dostarczane przez inne zmysły, na przykład dotyk, dopiero nam ten obraz odwróci. No dobrze, tak jest w przypadku, kiedy widzimy dobrze, natomiast co się dzieje, kiedy powiedzmy nasze mięśnie tutaj dostosowujące ogniskową do tego, gdzie się obiekt znajduje, troszeczkę nie dają rady, czyli przykładowo... Widzimy dobrze obiekty, które się znajdują bardzo daleko, czyli w sytuacji, kiedy do naszego oka trafiają promienie z jakiegoś punktu, który obrazujemy, skupiają się dobrze na naszej siatkówce. Natomiast, gdy obiekt znajduje się blisko, promienie skupiają się za słabo to znaczy nasze oko nie jest w stanie na tyle skrócić długości ogniskowej, żeby skupić promienie na siatkówce, i skutek tego powstaje Nieostry obraz. Co wówczas możemy zrobić? Wówczas możemy pomiędzy obiekt, a nasze oko wstawić soczewkę skupiającą, dzięki której promienie zaczną się skupiać już przed naszym okiem, i wówczas zdolność skupiająca naszego oka będzie w stanie nam zapewnić to, że promienie zejdą się tutaj. W takiej sytuacji jest osoba, która jest dalekowidzem, która cierpi na dalekowzroczność. Czyli świetnie widzimy z daleka, natomiast jeśli obiekt jest za blisko, to promienie skupiłyby się w punkcie, który jest już za naszą siatkówką, więc potrzebujemy wspomagających szkieł skupiających, czyli o dodatniej liczbie dioptrii, plus jedna dioptria, plus pięć dioptrii, zależnie jak bardzo trzeba nasze oko wspomóc w tym Skupianiu promieni przybywających z bliskiego obiektu. A drugą możliwością jest sytuacja, w której dobrze widzimy obiekty, które są blisko, czyli przykładowo obiekt znajduje się tutaj i wówczas jesteśmy w stanie skupić promienie dobrze tu na naszej siatkówce. Natomiast jeśli obiekt jest daleko, promienie skupiają się za mocno przy przejściu przez nasz układ optyczny. Tych dwóch soczewek. Obraz na siatkówce jest nieostry. No i co możemy zrobić? Otóż możemy pomiędzy obiekt oglądany i nasze oko stawić soczewkę rozpraszającą. No może nie tutaj, tylko na przykład tutaj, i wówczas te promienie, które padają tu na soczewkę, nieco się rozproszą, a następnie skupią się już dokładnie tam, gdzie trzeba czyli na naszej siatkówce. I taki problem ze wzrokiem nazywamy krótkowzrocznością. Gdy dobrze widzimy z bliska, źle widzimy z daleka i wówczas potrzebujemy soczewek rozpraszających. I to już będzie koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie ciekawy i do usłyszenia w kolejnych filmach.